Ziemia Przemyska z Przemyślem jako centralnym ośrodkiem leży na styku wielkich kultur i religii wschodu i zachodu, a także na styku ważnych międzynarodowych szlaków komunikacyjnych i handlowych. O przebogatej, burzliwej, przeszło tysiącletniej historii przypominają zachowane do dziś liczne zabytki kultury materialnej. W samym Przemyślu zarejestrowano około 1000 zabytków architektury i budownictwa, zaś ponad 1500 na terenie gmin powiatu przemyskiego. Warto zobaczyć przynajmniej niektóre z nich. I to zarówno te najcenniejsze, unikatowe, o ogólnokrajowym znaczeniu, jak i wszelkie urokliwe, lokalne osobliwości, których nie brak w żadnej gminie. Powiat przemyski położony jest we wschodniej części województwa podkarpackiego. Zajmuje powierzchnię 1211 km2. Jego terytorium stanowią obszary 10 gmin, w tym jedna gmina na prawach miejskich, Birczy, Dubiecka gmina na prawach miejskich, Fredropola, Krasiczyna, Krzywczy, Medyki, Orłów, Przemyśla bez miasta Przemyśla, Stubna, Żurawicy. Największą pod względem powierzchni gminą jest Bircza, 255 km2. Najmniejszą Medyka, 61 km2. Gęstość zaludnienia wynosi 60 osób na km2. Od północy graniczy z powiatem jarosławskim i przeworskim. Od zachodu z rzeszowskim i brzozowskim. Zaś od południa z bieszczadzkim i sanockim. Wschodnią granicę obszaru powiatu, a równocześnie województwa podkarpackiego, stanowi polsko-ukraińska granica państwa. Ukształtowanie terenu jest zróżnicowane. Południowa oraz zachodnia część powiatu zalicza się do terenów górzystych. W tym rejonie zaczyna się pasmo Bieszczadów. Północne i wschodnie gminy powiatu charakteryzują się przeważnie równinami. Powiat przemyski zamieszkuje 73 646 osób. Starostwo powiatowe w Przemyślu świadczy usługi dla ludności, prowadząc sprawy. Sprawy związane z budownictwem. Przenoszenie pozwolenia na budowę, praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu na rzecz innego podmiotu. Rejestrowanie, opieczętowywanie i wydawanie dzienników budowy. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę budynków. Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych. Zatwierdzanie projektu budowlanego. Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych. Zgłoszenie rozbiórki. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana pozwoleń na budowę. Sprawy związane z edukacją, kulturą i sportem. Nadanie odznaki honorowej. Stypendia dla studentów. Wydawanie decyzji o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych. Sprawy związane z geodezją, kartografią i gospodarką nieruchomościami. Narada koordynacyjna. Prowadzenie postępowań scaleniowych i wymiennych. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w prawo własności.
wniosek o zmianę danych osobowych zawartych w ewidencji gruntów i budynków, wnioski na sprzedaż map i materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków, wydawanie decyzji o przeniesieniu własności działki pod budynkami wyłączonymi spod przekazania na własność Skarbu Państwa na rzecz właścicieli budynków. Wydawanie decyzji o przyznaniu własności działek obciążonych prawem użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa państwu na rzecz osób uprawnionych lub zstępnych osób uprawnionych. Wydawanie decyzji w sprawach ewidencji gruntów i gleboznawczej klasyfikacji. Wydawanie decyzji w sprawach zmian w ewidencji gruntów i budynków. Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów. Poświadczanie zgodności opracowań geodezyjnych z operatem ewidencji gruntów. Udzielanie informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz naliczanie opłat z tego tytułu. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakt posiadania gospodarstwa rolnego. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości, które nie zostały wykorzystane na cel wywłaszczenia. Sprawy związane z geologią. Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych. Zatwierdzanie projektu robót geologicznych. Sprawy związane z kierowcami i pojazdami. Ośrodki szkolenia kierowców i instruktorzy. Przedłużenia ważności legitymacji instruktorów. Wpis do ewidencji instruktorów. Wpis do ewidencji wykładowców. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Rejestracja pojazdów. Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu. Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym. HAK, L, VAT, PIT, taksi. Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem. LPG łamane przez CNG. Odbiór dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zatrzymanego przez policję. Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego. Rejestracja nowego pojazdu. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. Rejestracja pojazdu używanego, czyli przerejestrowywanie. Wtórnik tablicy rejestracyjnej lub wymiana na tablicę z nowym numerem rejestracyjnym wskutek ich utraty lub zniszczenia. Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej na bagażnik. Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdów z nową numeracją wskutek ich utraty lub zniszczenia. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego. Wydanie zgody na nadanie numeracji nadwozia, podwozia lub ramy. Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsc na wpis kolejnego terminu badań technicznych. Wyrejestrowanie pojazdu. Zawiadomienie o nabyciu pojazdu. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu.
zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub dan technicznych w pojeździe zarejestrowanym, zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym, np. adresu, siedziby, nazwiska. Stacje kontroli pojazdów i diagności. Wpisanie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli. Wydanie uprawnienia diagnosty do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów. Wydanie uprawnienia diagnosty w związku z poszerzeniem uprawnień do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów. Transport. Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Usuwanie, holowanie i przechowywanie, parkowanie pojazdów usuniętych zgodnie z artykułem 130a ustęp 1 przecinek 1a przecinek i 2. Wydanie dodatkowego wypisu zezwolenia. Wydanie dodatkowego wypisu z licencji. Wydanie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy. Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem osobowym. Wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne. Wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne na dodatkowy pojazd. Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii pierwszej i drugiej. Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewoźnika drogowego na przewóz rzeczy i osób. Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych, specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie w sposób szczególny dróg publicznych, powiatowych i gminnych. Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu. Zgłoszenie zmian w zezwoleniu. Uprawnienia do kierowania pojazdami. Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji na wniosek komendanta wojewódzkiego policji. Uzyskiwanie prawa jazdy na podstawie wygenerowanego profilu kandydata na kierowcę. Wydanie prawa jazdy międzynarodowego. Wydanie wtórnika prawa jazdy, utrata, zniszczenie. Wymiana prawa jazdy, zmiana danych, przedłużenie terminu ważności prawa jazdy. Wymiana prawa jazdy w celu uzyskania wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego. Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo stronę Konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadające wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach. Wymiana wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym. Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub przywrócenie uprawnienia cofniętego na okres przekraczający 1 rok. Osoba podlegająca sprawdzeniu kwalifikacji w trybie artykułu 49 ustęp 1
Punkt drugi lub trzeci ustawy o kierujących pojazdami. Sprawy związane z nadzorem budowlanym. Przyjmowanie od inwestora zawiadomień o zakończeniu budowy. Przyjmowanie od inwestora zawiadomień o zmianie kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór inwestorski. Przyjmowanie od inwestora zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Przyjmowanie zawiadomień o wykonaniu kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego. Rozpatrywanie wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Sprawy związane z ochroną środowiska, leśnictwem i rolnictwem. Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza. Prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej, przetrzymywanych na terenie powiatu przemyskiego oraz wydawanie zaświadczeń. Przyjmowanie oświadczeń o zakazie polowania. Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających do długości 24 metrów. Rozpatrywanie wniosków o cechowanie i wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie. Udzielanie oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu powiatu przemyskiego na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu powiatu przemyskiego. Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, przetwarzania, zbierania lub unieszkodliwiania odpadów. Wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją określającą rozmiar pozyskania drewna w lasach rozdrobnionych, nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego uprawniających do amatorskiego połowu ryb. Wydawanie wypisów z uproszczonych planów urządzenia lasu oraz zaświadczeń stanowiących załącznik do planu inwestycji sporządzonego na podstawie rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska objętego PROW na lata 2014-2020. Wydawanie zaświadczeń do celów notarialnych o ujęciu lub braku działki w uproszczonym planie urządzania lasu. Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie hartów lub ich mieszkańców. Wydawanie zezwoleń na przetrzymywanie zwierzyny łownej. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gmin. Zatwierdzanie statutu spółki wodnej. Zawieranie z kołami łowieckimi umów o dzierżawę polnych obwodów łowieckich. Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia. Wydział Organizacyjno-Administracyjny
i spraw obywatelskich. Pomoc dla repatriantów. Skargi i wnioski. Wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy. Powiatowy rzecznik konsumentów. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami urzędu, organami inspekcji handlowej oraz organizacjami konsumenckimi. Przedkładanie Radzie Powiatu Przemyskiego do zatwierdzenia rocznego sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim. Nieodpłatna pomoc prawna. Wsparcie w samodzielnym w rozwiązywaniu problemu. Poinformowanie o uprawnieniach lub obowiązkach. Opracowanie planu działania i wsparcie w jego realizacji. Nieodpłatna mediacja.